Dzień dobry Państwu. To naprawdę wygląda na celowe zniszczenie Europy. Czy jest taka teoria? Jest to wymyślone przez Państwa pytanie, które w tym tygodniu dostało największą liczbę Państwa głosów w otwartej ankiecie na naszej grupie facebookowej, na której to zbieramy pytania do serii Q&A wersja z teoriami. Serii rozrywkowej, w której to dla rozrywki Państwa odpowiadamy na pytania dotyczące przeróżnych teorii, które gdzieś tam w internecie się pojawiają i poddajemy to wszystko analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie bardzo mocno, że jak już wcześniej powiedziałem, jest to seria rozrywkowa. Oznacza to, że jakąś teorię przytaczam, omawiam, analizuję, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę, a jedynie co robię, to działam w ramach konwencji. Przywołuję dokładnie tak, jak ona się gdzieś pojawiła. Dodatkowo, ponieważ posługuję się głównie analizą logiczną, to mocno podkreślam, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale także tylko dlatego, że coś jest kompletnie nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Drodzy Państwo, jak zwykle zachęcam nie tylko do subskrypcji kanału Wideoprezentacja. Przycisk subskrybuj jest na dole i trzeba nacisnąć jeszcze tak zwany dzwoneczek, żeby przychodziły powiadomienia, ale także do zalajkowania kompletu naszych social mediów. W opisie jest ich pełna lista, wtedy będziecie Państwo mogli na przykład czytać moje tweety, czy też wpisy na fanpage'ach na Facebooku oraz oglądać zdjęcia na Instagramie, oglądać krótkie filmiki na TikToku. Jak zwykle, tak jak już mówiłem, jest otwarta ankieta naszej grupie facebookowej, tam Państwo wstawiacie pytania i Państwo swoimi głosami decydujecie o kolejności. Pytanie, które w tym tygodniu dostało najwięcej głosów, brzmi: to naprawdę wygląda na celowe zniszczenie Europy. Czy jest taka teoria? Tak, jest taka teoria. Ona się pojawiła w 2015 roku i od tego 2015 roku jest w zasadzie tylko i wyłącznie pogłębiana. W tym sensie, że odkąd ta teoria się pojawiła, to dzieje się bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy dotyczących świata, które to rzeczy prawie zawsze mają jeden wspólny mianownik. Europa na tym cierpi. Gospodarczo, społecznie, ekonomicznie, finansowo i kulturowo. I jest to bardzo dziwne, że niezależnie od tego, czy mamy konflikt zbrojny w Syrii, czy mamy na przykład konflikt zbrojny na Ukrainie, czy też na przykład mamy kwestię związaną z zmianami klimatycznymi, to gdzieś jest tam na końcu wspólny mianownik pod tytułem zubożenie Europy, zdestabilizowanie Europy, rozchwianie Europy. Jest to naprawdę dziwne, stąd też szybko pojawiła się teoria, że to, drodzy Państwo, nie jest przypadek. No w końcu w kanonie teorii jest takie powiedzenie: przypadek? Nie sądzę. A tutaj tych przypadków jest bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że ta teoria z 2015 roku miała bardzo ciekawe zakorzenienie w decyzji Europy o wprowadzeniu euro. Ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że euro wprowadzono dużo wcześniej niż w 2015 roku, ale to mniej więcej od wprowadzenia euro zaczęły się dziać bardzo różne, bardzo dziwne rzeczy, które w rezultacie doprowadziły do tego, co się stało w 2015 roku. Zanim przejdziemy do tego, co się stało w 2015 roku, sięgnijmy czasów jeszcze bardzo, bardzo dawnych, kiedy to na przykład Libią rządził pan Kaddafi, a Irakiem rządził pan Hussein i wielu innych tego typu ludzi było. Oni mieli kilka wspólnych cech. Pierwszą cechę mieli taką, że przez dłuższy czas nie przeszkadzali Stanom Zjednoczonym, mimo tego, że ewidentnie byli niedemokratyczni i ewidentnie w ich krajach nie było demokracji, to jakimś cudem, a zarówno oni, jak i sprawowany przez nich styl władzy Stanom Zjednoczonym nie przeszkadzał. Wręcz nawet można powiedzieć, że niektórzy jak Kaddafi to brylowali sobie na salonach. Potem wszyscy ci ludzie mieli taki pomysł, żeby zdetronizować
dolara jako walutę międzynarodową. Na przykład Kaddafi chciał wprowadzić handel, chciał oprzeć handel ropą światowy na parytecie złota, a Hussein wprost chciał odejścia od dolara, argumentując to na bardzo wiele sposobów. Odejście od dolara w handlu ropą zapewne pociągnęłoby za sobą odejście od dolara w handlu innymi surowcami, a to spowodowałoby odejście od dolara jako międzynarodowej waluty, zarówno rozliczeniowej, jak i zapasowej. To znowu doprowadziłoby do sytuacji, w której Stany Zjednoczone czekałoby prawdopodobnie bankructwo, a w najmniej strasznym dla nich scenariuszu konieczność pracy samemu na siebie i zaprzestanie wyzyskiwania dużej części świata. Dlaczego tak? Ano dlatego, że Stany Zjednoczone, dzięki temu, że dolar jest walutą międzynarodową do międzynarodowych rozliczeń i walutą zapasową, żyją w dużej mierze na koszt całego świata. Dlaczego? Ponieważ dolar jest to do zasady walutą akceptowaną na całym świecie, a przynajmniej był do niedawna, bo teraz już na przykład Rosja nie życzy sobie dostawać płatności za gaz w dolarach i woli na przykład ruble, no ale jeszcze niedawno był wszędzie, a teraz też jednak jest akceptowany prawie wszędzie, czy w większości miejsc. No ale jeszcze niedawno był akceptowany całkowicie wszędzie, prawda? W związku z tym, ponieważ nie było takiego miejsca na świecie, w którym nie kupiłbyś nic za dolary, no to jak chciałeś trzymać rezerwę swojej wartości, rezerwy walutowe, to dolar był najbardziej odpowiedni do tego, no bo cokolwiek byś chciał nie kupić na świecie, to dolar wszędzie był akceptowany, więc oczywiste było, że jak trzymałeś wartość, pieniądze na czarną godzinę, to najlepiej było trzymać dolary, bo jak trzymałeś na przykład, nie wiem, euro, to mogli gdzieś tam nie przyjąć, więc byś musiał wymienić. Albo jakbyś trzymał, nie wiem, franki szwajcarskie, to pewnie gdzieś by tam nie przyjęli, więc byś musiał wymienić. Na tych transakcjach wymiany się traci, do tego jeszcze one są czasochłonne. Lepiej mieć dolary, prawda? No i dzięki temu, że te dolary były wszędzie akceptowane, to stały się walutą zapasową, a ponieważ stały się walutą zapasową, to bardzo wiele podmiotów na świecie, począwszy od krajów, poprzez instytucje międzynarodowe, a skończywszy na zwykłych ludziach, gdzieś tam pośrodku były jeszcze korporacje, zwykłe firmy, miały gigantyczne ilości dolarów zgromadzone. Te dolary oczywiście pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, były wyemitowane przez Fed i Amerykanie coś kupili w zamian za te dolary. Na przykład telewizory z Japonii, czy też na przykład, nie wiem, sok jabłkowy zagęszczony z Polski, albo na przykład samochody marki BMW z Niemiec. Dostali konkretne rzeczy w zamian za dolary, które zostały sztucznie, magicznie wytworzone. W wersji droższej wydrukowali je, więc tylko był koszt druku na bodajże płótnie, bo zdaje się, że dolary są na płótnie drukowane, a w wersji najtańszej były po prostu sztucznie wygenerowane na pstryk w systemie elektronicznym. Czyli w zamian za te towary i usługi Amerykanie płacili zapisami na kontach elektronicznych lub też potocznie się mówi papierem, bardziej trafne byłoby powiedzenie płótnem. I w normalnych warunkach, no ten, który by coś sprzedał Amerykanom za tego dolara, no to potem przyszedłby do Amerykanów z tym dolarem i powiedział: dobra, to ja mam dużo dolarów i teraz wy mi coś sprzedajcie. Nie wiem, my mamy dolary, bo sprzedaliśmy wam Mercedesy i BMW, no to wy nam sprzedajcie Fordy i na przykład tam jakieś Mustangi. Chociaż Mustang to chyba też jest rodzaj Forda, Ford Mustang. No, wiadomo o co chodzi, prawda? Czyli jest wymiana handlowa, czyli dolar byłby tylko takim pośrednikiem między tym, że z jednej strony z Europy do Stanów pojechały Mercedesy, a z drugiej strony ze Stanów do Europy pojechały Fordy. Tymczasem, dzięki temu, że dolar jest walutą międzynarodową, to te dolary do Ameryki nigdy nie wracały. Bo na przykład Niemcy w zamian za dolary, które dostali ze sprzedaży Mercedesów, potem kupiły sobie na przykład w Polsce
cukier. Chociaż raczej to nie, bo cukrownie na terenie Polski głównie należą do Niemców, no to powiedzmy drewno z lasów państwowych, z rabunkowego wyrębu, które teraz stosuje PiS. A PiSowcy te dolary zamiast coś tam za nie kupić, to na przykład oddali jakimś bankom w ramach spłaty odsetek od gigantycznego zadłużenia, w które nas wpędzili i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj jest istotne? Istotne jest to, że Amerykanie dzięki takiemu systemowi mogli przez całe dziesięciolecia cieszyć się towarami i usługami z całego świata w zamian de facto za nic, za sztucznie wykreowany pieniądz. I to wszystko działało, ponieważ podmioty na całym świecie gromadziły dolara. W momencie, w którym dolar przestałby być walutą międzynarodową, to i to przestałby też być walutą zapasową, więc ten dolar wróciłby do Stanów Zjednoczonych z prośbą, to nam za to coś dajcie. I w tym momencie pojawia się problem dla Ameryki, bo tego dolara jest tak dużo na świecie, że Amerykanie nie mają co za tego dolara dać, więc by zbankrutowali. Ponieważ są duzi i silni, prawdopodobnie nie grozi im na przykład jakaś inwazja czy jakaś inna siłowa próba przejęcia kraju za długi. Nie. Ale po takim bankructwie, które sprowadzałby się do tego, że oni by powiedzieli, nie będziemy wam płacić, nie damy wam nic za te dolary, przez dłuższy czas Amerykanie no, nic nie mogliby kupić w zamian za tego dolara. Bo by zbankrutowali, nikt by go już nie chciał. W związku z tym musieliby żyć tylko z tego, co sami wyprodukują. A dla Amerykanów, przyzwyczajonych bardzo mocno do życia ponad stan, bo duża część świata na nich pracuje, no to by byłoby straszne. To tak jak dla rodziny 500+, która żyje w dużej mierze z zasiłków, nagle konieczność utrzymywania się tylko z tego, co sami zarobią. No to byłby szok. W związku z tym Amerykanie bardzo alergicznie reagują na sytuację, w której ktoś próbuje obalić dolara jako walutę międzynarodową. Jak tylko pan Kaddafi powiedział, że dolar to niedobra jest jako waluta do rozliczania ropy, co już wiemy, że w konsekwencji mogłoby obalić dolara jako walutę międzynarodową, to nagle stał się zbrodniarzem, Libia nagle stała się, brak demokracji w Libii nagle stał się nieakceptowalny, Libia została najechana, a pan Kaddafi został zabity. Podobnie było zresztą z panem Husajnem, prawda? Którego to kraj, Irak, został dwa razy najechany na podstawie fałszywych informacji. Obejrzyjcie sobie materiał top 10 spiskowych teorii, które okazały się prawdą i kolejne top 10 spiskowych teorii, które okazały się prawdą. W pierwszej mamy materiał o tym, jak to namówiono społeczność międzynarodową do zgody na pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, kiedy to pewna dziewczynka została wyszkolona przez dużą agencję PR-ową po to, żeby kłamać na arenie międzynarodowej, jakie to rzekomo straszne rzeczy irackcy żołnierze robią w Kuwejcie. I potem pan Husajn został sprowadzony do pionu. No ale pan Husajn nadal próbował obalić dolara, w związku z tym rozpowszechniono kolejne nieprawdziwe informacje, że Irak rzekomo posiada broń masowego rażenia i była druga interwencja w Iraku, drugi atak, moim zdaniem po prostu inwazja i napaść na ten kraj. No i potem, i co ciekawe, Amerykanom i Brytyjczykom, którzy rozpowszechniali te nieprawdziwe informacje, nie chciało się potem nawet podrzucić do Iraku broni masowego rażenia. Po prostu, no nie znaleźliśmy tej broni, co nam zrobisz? Husajn i tak został od strony formalnej stracony. No, są ludzie, którzy inaczej nazywają to, co tam wtedy, że się tak wyrażę, zrobiono. No i tyle. W gigantycznym skrócie, prawda? Także generalnie jak ktoś próbował obalić dolara jako walutę międzynarodową, to zwykle bardzo źle kończył. I teraz, przepraszam, wracamy do Europy. Co ma z tym wszystkim wspólnego Europa? Ano to, że Europa stworzyła euro. I te euro rzuciło wyzwanie dolarowi jako waluta międzynarodowa. Europa przez dłuższy czas była bardzo silna.
Gdy euro powstawało, Europa miała wiele walorów. Przede wszystkim w Europie żyło więcej ludzi niż w Stanach Zjednoczonych. Nie mieliśmy może tak dużo międzynarodowych korporacji, ale mieliśmy bardzo dużo, bardzo silnych firm rodzinnych. Mieliśmy naprawdę dużych, mocnych. Mieliśmy bardzo dobry, nazwijmy to, kapitał kulturowy. Europa była modna i byliśmy naprawdę bardzo silną gospodarką, przez co no, euro zwykle było więcej warte niż dolar. Dopiero teraz euro zostało, no, mniej więcej pojawił się parytet dolara, że tam euro i dolar są mniej więcej 1:1. I te euro rzuciło wyzwanie dolarowi, między innymi przy pomocy Iranu. Swoją drogą, ciekawostka kolejnego kraju, w którym no, nagle to, że ten kraj jest niedemokratyczny, zaczęło Amerykanom bardzo mocno przeszkadzać. Iran chciał rozliczać się z Europą za ropę bezpośrednio i w euro. I nagle jak ten Iran był niedemokratyczny od bardzo, bardzo dawna. Ta rewolucja ajatollahów, która się tam pojawiła, była bardzo, bardzo, bardzo dawna i że się tak wyrażę, no Amerykanie też maczali w niej paluszki podobno. W każdym razie, no kraj ten był niedemokratyczny od bardzo, bardzo dawna, a ten brak demokracji zaczął tak bardzo przeszkadzać w momencie, w którym Iran sobie wymyślił, że jako eksporter ropy, taniej ropy, będzie ją sprzedawał bezpośrednio do Europy w zamian za euro. No i jak te euro rzuciło wyzwanie dolarowi, a co za tym idzie, strefa euro rzuciła wyzwanie Stanom Zjednoczonym, a ponieważ strefa euro to jest no, ta najbogatsza część Europy, czy można powiedzieć tak w dużym uproszczeniu, że Europa rzuciła wyzwanie Stanom Zjednoczonym, to nagle pojawiła się arabska wiosna. Tak, drodzy Państwo, arabska wiosna, która to według Donalda Trumpa, który powiedział to publicznie w amerykańskiej telewizji ogólnoamerykańskiej, tak zwanej national, czyli tam krajowej telewizji, nie stanowej, tylko na cały kraj idącej, w debacie z Hillary Clinton w czasie debaty prezydenckiej, zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych, powiedział, że Syria została celowo zdestabilizowana przez Stany Zjednoczone przy pomocy stymulacji tak zwanej arabskiej wiosny i że to Stany Zjednoczone doprowadziły do powstania, stworzenia tak zwanego państwa islamskiego. Oczywiście to państwo islamskie nie powiedział, że zostało stworzone celowo, tylko stworzyli w tym celu, że w wyniku ich działań to państwo islamskie powstało. Mówiąc krótko, no, zdestabilizowali ten kraj i z tego chaosu, który Amerykanie stworzyli, powstało państwo islamskie. I tutaj mamy destabilizację Syrii. Destabilizacja Syrii, która miała miejsce na długo przed 2015, była bezpośrednią przyczyną tego, co się zdarzyło w 2015. A w 2015 zdarzył się kryzys uchodźczy. I co prawda, ci ludzie, którzy walili wtedy do Europy, no w dużej mierze nie mieli nic wspólnego z Syryjczykami. I tutaj trzeba było być naprawdę no, człowiekiem bardzo potrzebującym okulisty, żeby na tych tratwach dostrzec Syryjki i Syryjczyków, bo gołym okiem było widać, że to byli mężczyźni w wieku poborowym z tak zwanej czarnej Afryki. Niemniej jednak już wtedy doświadczyliśmy takiej pomroczności dziennikarskiej i wszyscy pamiętamy ten słynny filmik, który TVN tak uporczywie kasuje z internetu, gdzie ich topowy reportażysta stoi sobie na plaży na tle łodzi z mężczyznami w wieku poborowych, młodych, zdrowych byków i próbuje wmawiać światu, że to są bodajże starcy i kaleki, coś takiego. No, to wystarczyło na tych ludzi spojrzeć. No, drodzy Państwo, jak wygląda Syryjka? No to wpiszcie sobie w Google Miriam Shadid, moja znajoma, z którą parę razy robiłem wywiad. O, tak wygląda Syryjka. I teraz sobie, tak, ona jest z Syrii.
I tak, i przypomnijcie, i teraz porównajcie sobie wygląd Miriam Shadid do wyglądu tych ludzi, którzy ładowali się do Europy w 2015. No, możecie sobie też próbować, no niepodobna. No, dziwnym trafem jakoś mainstreamowe media próbowały twierdzić, że ci ludzie, którzy się wtedy wbijali tak bardzo, bardzo, no powiedziałbym, ze złamaniem prawa, nielegalnie przekraczać granice i tak dalej, no, mimo tego, że tam głównie płynęli z Afryki, to uporczywie nazywano ich Syryjczykami, prawda? No ale gdyby nie konflikt w Syrii, to nie byłoby przyzwolenia społecznego na wpuszczenie do Europy tych ludzi, drodzy Państwo. I co to spowodowało? No, spowodowało to w sposób oczywisty osłabienie ekonomiczne Europy, bo nagle pojawiła się cała masa ludzi, która no nie bardzo miała ochotę pracować, a miała ochotę dobrze żyć, więc obciążyła system socjalny. Pojawiły się bardzo poważne niepokoje społeczne i pojawiło się bardzo wiele bardzo negatywnych rzeczy. Potem, drodzy Państwo, pojawiły się takie pomysły, które ewidentnie osłabia Europę, prawda? Potem, drodzy Państwo, pojawiły się kwestie, nazwijmy to, klimatyczne, prawda? No i te kwestie klimatyczne, dziwnym trafem, pojawiły się jakby ich wdrażanie głównie w Europie. Te kwestie klimatyczne są o tyle dziwne, że pojawiły się ich wdrażanie głównie w Europie, że Europa jest jednym z najmniejszych trucicieli na świecie. Same Chiny i same Stany Zjednoczone, te pojedyncze państwa, trują dużo bardziej niż cała Europa. Jedne Chiny, jedne Stany Zjednoczone pojedynczo trują dużo bardziej niż cała Europa. Europa odpowiada za kilka do kilkunastu procent zanieczyszczeń różnego typu. Mimo tego, że gdyby cała Europa nagle zniknęła, to wobec faktu, że Stany Zjednoczone, Chiny coraz bardziej zanieczyszczają, to planeta by bardzo mało to odczuła, to u nas wprowadza się drakońskie obostrzenia związane z klimatem, tak zwane obostrzenia klimatyczne, a w Stany Zjednoczone jakoś specjalnie się ku temu nie kwapią, Chiny w ogóle generalnie mają to gdzieś i tak dalej, prawda? Co gorsza, te plany klimatyczne sprowadzają się bardzo mocno do takich rzeczy jak Fit for 55, Zielony Ład, czy wiele innych tego typu rzeczy, które to w dużej mierze sprowadzają się wprost do takiego gospodarczego zniszczenia państw Europy dla dobra klimatu. Czyli już mamy wprost osłabienie, zniszczenie Europy po to, żebyśmy byli biedni. Bo jak będziemy biedni, to będziemy mniej konsumować. Jak będziemy mniej konsumować, to zużyjemy mniej surowców. A jak zużyjemy mniej surowców, to już jest samo w sobie dobrze, o to chodzi. A do tego jeszcze wyprodukujemy mniej śmieci. I przez to mamy jakieś drakońskie kwestie związane z związane z paliwami, z emisyjnością i wiele, wiele innych tego typu rzeczy. To w związku z tym, drodzy Państwo, wygaszono w Europie kopalnie i nakłaniano rząd Prawa i Sprawiedliwości do, moim zdaniem, zdradzieckiego wygaszania kopalni w Polsce. W związku z tym, w związku z tym teraz na przykład musimy sprowadzać sobie ten węgiel z daleka, bo u nas, drodzy Państwo, nie ma. To w związku z tymi kwestiami i w połączeniu z atakiem, moim zdaniem, mentalnym, medialnym niektórych organizacji ekologicznych, wygaszano w Niemczech energetykę jądrową, uzależniając jednocześnie Stany Zjednoczone, przepraszam, Niemcy od gazu rosyjskiego. Bardzo dużo mówi się o tym, że Niemcy uzależniły się od rosyjskiego gazu. Zapomina się powiedzieć, że u podstaw tego uzależnienia leżały tak zwane ekologiczne organizacje, które czasem się o tym wspomina. Często miały forsę z Rosji, ale o czym się już nie wspomina, bardzo często miały forsę ze Stanów Zjednoczonych.
I to, że miały forsę od Rosji, to jest oczywiście B. I to w telewizji mainstreamowej czasem usłyszycie. Natomiast to, że właśnie były przez Amerykanów często finansowane, o to już nie. A co te organizacje tak zwane ekologiczne zrobiły? Ano, wymogły, wylobbowały na rządzie niemieckim, żeby pozamykał elektrownie atomowe, bo one są rzekomo bardzo niebezpieczne i rzekomo straszne rzeczy się tam mogą dziać i nie chcemy tych elektrowni atomowych. Tam się działy straszne rzeczy. Przyspawywanie się do torów, jak były transporty tego zużytego paliwa. No, straszne rozruby były. I Niemcy ulegli. W związku z tym, że te Niemcy uległy, no to trzeba było czymś zastąpić bilans energetyczny. Oczywiście chcieli bardzo mocno zastąpić ten prąd z elektrowni atomowych prądem z odnawialnych źródeł energii, no ale to się nie do końca zawsze da, ponieważ prąd musi być w sieci, jak to się ładnie mówi, zbilansowany i musi być dostępny wtedy, gdy jest zapotrzebowanie. A OZE z definicji produkują prąd nie wtedy, gdy trzeba, tylko wtedy, gdy się da. Elektrownie, nazwijmy to słoneczne, co do zasady produkują prąd, gdy świeci słońce. Choć, co jest bardzo ciekawe, teraz podobno pojawiły się panele, ale traktujcie to, drodzy Państwo, w kategorii ciekawostki, ale podobno pojawiły się panele, które jakimś cudem będą produkowały panele również w nocy, prąd również w nocy. Nie wiem, drodzy Państwo, jak to jest możliwe i nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest fake news, ale na takich ciekawostkowych mediach głównego nurtu się to pojawiło. Jeśli to prawda, super, choć zakładam, że to może być fake, a jeśli to nie jest fake, to na pewno w nocy produkują mniej. Do tego jeszcze są wiatraki, które z definicji produkują prąd jak wieje, ale nie za mocno. No jak nie wieje, to nie produkują, to oczywiste, a jak wieje za mocno, to trzeba je wyłączyć, żeby się nie spaliły. Więc one produkują prąd w pewnym przedziale wiatru. No i do tego jeszcze są elektrownie wodne, które też tam mają swoje ograniczenia, no i chociażby nie pracują, jak jest susza, prawda? W związku z tym o OZE nie da się oprzeć bilansu energetycznego. Muszą być do tego jeszcze jakieś elektrownie, które mogą szybko dostarczyć dużą liczbę energii. I tu można próbować opierać się troszeczkę na tak zwanych elektrowniach szczytowo-pompowych, które działają jak taki swoisty magazyn energii. W Polsce mamy jedną elektrownię szczytowo-pompową, a przynajmniej mieliśmy 20 lat temu, jak się... Kurde, już ponad 20 lat temu, jak się uczyłem o tym na geografii. Zakładam, że ona jeszcze istnieje. Chyba w Żarnowcu, jeśli dobrze pamiętam. No ale to też, no... Nie da się tego zrobić całkiem, więc potrzebne są jakieś elektrownie takie, nazwijmy to, konwencjonalne. No i drodzy Państwo, tak, atom nie, bo ekolodzy nie pozwalają. Węgiel nie, bo ekolodzy nie pozwalają, choć węgiel byłby o tyle fajny, że mógłby być zasilany rodzimym paliwem, no bo mamy bardzo dużo węgla w Europie, między innymi w Polsce, więc no można by, i to byłoby racjonalne, że skoro nie chcemy atomu, ja osobiście jestem zwolennikiem atomu, żeby nie było, ale jeśli no już zakładamy, że nie chcemy tego atomu, no to moglibyśmy się oprzeć na węglu, no ale nie, więc drodzy Państwo, wymyślono sobie, że ekologicznie będzie oprzeć się na gazie. Co prawda oparcie się na gazie jest tak ekologiczne, jak, jakby to powiedzieć, nie wiem, no jest w ogóle nieekologiczne, bo co prawda samo spalanie gazu w elektrowni gazowej, no można uznać za ekologiczne, bo gaz się spala w miarę czysto i rzeczywiście nie powoduje smogu i to jest okej, ale no trzeba jeszcze brać pod uwagę, jak paliwo jest pozyskiwane i gaz jest pozyskiwany wybitnie nieekologicznie. Część tego gazu w czasie wydobywania uwalnia się do atmosfery. To jest od kilku do podobno kilkunastu procent w zależności od technologii. I on się po prostu uwalnia do atmosfery, niespalony w postaci czystej, a taki gaz ziemny jest niewyobrażalnie bardziej szkodliwy do środowiska niż dwutlenek węgla. Jest niewyobrażalnie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. I dodajmy sobie do tego jeszcze coś, co trzeba powtarzać, bo o tym zapominają w głównym nurcie powiedzieć, że dwutlenek węgla nie jest gazem trującym,
jest gazem duszącym, a to jest jednak zasadnicza różnica. No ale, ale nieważne, no wymyślono sobie, że ekologiczne będzie, będą elektrownie gazowe. No i problem polega na tym, że gazu w Europie to jest mało, więc uzależniono nas od Rosji. I znowu, gdyby nie te organizacje ekologiczne, to byśmy w tym momencie nie mieli problemu z prądem, nie mielibyśmy problemu z prądem przez niedobory rosyjskiego gazu i tak dalej. Więc znowu, ten ekologizm, który no, w mojej, który rzeczywiście trochę był inspirowany i finansowany z Rosji, to jest fakt, ale w dużej mierze był inspirowany i finansowany ze Stanów Zjednoczonych przez tę organizację, nagle powoduje to, że w chwili obecnej mamy kryzys, który to został jakby striggerowany przez konflikt na Ukrainie, ale którego by nie było, gdyby te organizacje wcześniej nie doprowadziły do tego, że Europa tak bardzo mocno odeszła od atomu. No i wreszcie mamy ten konflikt na Ukrainie, który poza tym, że striggerował kryzys energetyczny, który po prostu rozpierdziela gospodarczo Europę, to striggerował nam również kolejny kryzys uchodźczy. Ci Ukraińcy, którzy teraz przyszli do Europy jako uchodźcy, no w dużej mierze mają inną postawę niż ci Ukraińcy, których znamy wcześniej, którzy przyjeżdżali tutaj ciężko pracować i byli odbierani bardzo pozytywnie. Teraz raczej ci nowi, którzy przyszli, to mają postawę taką bardziej roszczeniową. W Polsce jeszcze nie ma jakichś większych rozruchów z tego powodu, ale jak sobie poczytacie, co się dzieje w niektórych krajach europejskich, tam już się powoli, bardzo powoli pojawiają informacje o pewnych, nazwijmy to, niesnaskach między nimi a miejscową ludnością, no i z siłą rzeczy kosztują masę kasy, tam zasiłki dla nich, koszty utrzymania ich. No w Polsce na przykład obserwujemy wzmożony wzrost cen na rynku najmu i wiele, wiele, wiele innych bardzo różnych rzeczy. Takich naprawdę bardzo, bardzo różnych. Do tego jeszcze mamy kwestie no, związane z tymi, nie z embargami, tylko z sankcjami, które to pokazały, jak bardzo Europa już jest słaba, w związku z czym te sankcje, no ja nie mówię, że one Rosji nie bolą, no bo na pewno trochę bolą, ale to nie jest też tak, że one są bezbolesne dla Europy. No i widzimy. No, pan Obajtek rzekomo obiecał, bo też na razie to traktuję w kategorii plotki, obiecał, że od stycznia benzyna nie będzie droższa niż 10 zł. Obiecał, że nie będzie droższa niż 10 zł. To ja przypomnę, że w lutym 2022 roku, czyli kurde, w sumie tak całkiem niedawno, nie? Jak benzyna dochodziła do 6 zł, to PiS zrobił interwencję w postaci tak zwanych tarcz antyinflacyjnych, czy tam antykryzysowych, bo wyszło im z badań, że benzyna za 6 zł doprowadzi do wyjścia ludzi na ulicę, takich swoistych zamieszek, bo ludzie nie zaakceptują tak wysokich cen paliwa. A teraz proszę bardzo, no jakoś ludzie, gdzie cieszą się, jak będziemy mieli tylko, jak się okaże, że będziemy mieli paliwo tylko po 10 zł. No, panu Obajtkowi wierzę troszeczkę tak, jak jego koledze, panu Morawieckiemu. W związku z tym, no pozwolę sobie mieć obawę, że skoro ten pan obiecuje, że będzie paliwo po 10 zł, to niestety może być dużo, dużo droższe. To jest po prostu rozpierdziele Europy i tak dalej, i tak dalej. Także, drodzy Państwo, to fakty są takie, że Europa jest od wielu, wielu lat niszczona. To są fakty. W wersji oficjalnej istnieje bardzo dużo niepowiązanych ze sobą zdarzeń, które zupełnie przypadkiem mają ten sam mianownik, niszczą Europę. W wersji teoriowej te zdarzenia nie do końca są przypadkowe, a to, że niszczą Europę, nie jest przypadkiem, tylko celowym działaniem. Drodzy Państwo, ja nie wnikam, bo jak podkreślam wielokrotnie, w
tutaj w tej serii. Ja tylko te teorie przytaczam, omawiam, komentuję. I nie zdradzam, jaki jest mój stosunek do tychże właśnie teorii. Co według teorii zainicjuje wielki reset? Krach na giełdzie USA czy coś innego? Jest dużo teorii na ten temat. Jedna mówi właśnie, że krach na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze inna mówi, że niewypłacalność Stanów Zjednoczonych. Jeszcze inna mówi, że niewypłacalność Europy. Moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, masowy upadek banków. Jest taka teoria i ta teoria nie jest najpopularniejsza, ale moim zdaniem ona jest najbardziej logiczna, co wcale nie znaczy, że musi być prawdziwa. Według tej teorii ma dojść do czegoś takiego, że po prostu banki popadają. I jak te banki popadają, no to ponieważ banki de facto utrzymują obecny system pieniądza, no to jak te banki popadają, no to cały system się zwinie. I jak system się zwinie, no to będzie potem budowano od nowa, już na tym CBDC, czyli na pieniądzu, na cyfrowej walucie banków centralnych. Po prostu te banki, które popadają, będą wycięte. Co swoją drogą sugeruje, że jednak te spiskowe teorie najmroczniejsze mają rację, no bo wyobrażacie sobie, żeby tak banki same z siebie jakby pozwoliły się wyciąć, no bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jakby to miało wyglądać? No, najpierw może o kilku rzeczach, które są, kurczę, faktem, bo najmroczniejsze i najciekawsze są te teorie, które mają zakotwiczenie w faktach. Fakty są takie, że system bankowy ma się generalnie bardzo, bardzo źle. W Stanach Zjednoczonych on się ma bardzo źle ze względu na to, że drastycznie spadają ceny nieruchomości. Oraz w Stanach Zjednoczonych jest takie prawo, że jak wziąłeś na coś kredyt, to możesz to coś oddać i się uwolnić od kredytu. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych, jak zaczynają spadać ceny nieruchomości przy kredytach hipotecznych, no to banki są na skraju bankructwa. Dlaczego? Przykład. Biorę ceny z kosmosu, są zupełnie niewymyślone, bo chodzi tylko o pokazanie zjawiska. Powiedzmy, że typowy dom w Stanach Zjednoczonych kosztował milion dolarów. Powiedzmy. No i powiedzmy, że Amerykanie te nieruchomości szły do góry, podobnie zresztą jak w Europie, i powiedzmy, że Amerykanie dostawali średnio na dom o wartości milion dolarów kredyt w wysokości 1 100 000 dolarów, no bo bank wychodził z założenia, że ten dom i tak niedługo będzie wart dużo, dużo więcej, a ludzie potrzebowali tych pieniędzy na koszty przeprowadzki, umeblowania i inne tego typu rzeczy. No wiadomo, że bankowi opłaca się władować kolesiowi jak najwyższy kredyt, no bo wtedy będzie miał wyższą podstawę do naliczania odsetek, nie? Czyli dom był warty milion, a dług na hipotece 1 100 000. No ale bank był pewny, że jak temu kolesiowi za 2-3 lata zabierze ten dom, to on już będzie wart 1 200 000, a w dodatku jeszcze przez ten czas trochę pospłacał, więc i tak jest spoko. No i cały pic polega na tym, że te ceny tych domów zaczęły spadać. I ten dom zamiast kupiony za milion, był przez jakiś czas rzeczywiście warty 1 200 000, ale teraz jest na przykład wart 800. No i zaczyna się robić nieciekawie. Bo jak już powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych możesz po prostu pójść do banku i powiedzieć: wiesz co, banku, tu masz akt własności, tu masz klucze do mieszkania, mieszkania czy domu, bierz go sobie w cholerę, o dziś nie jestem ci nic winny. A następnie idziesz do drugiego banku, bierzesz 800 000 dolarów kredytu i kupujesz ten sam dom, tylko 200 000 dolarów mniej. Albo inny. W każdym razie banki nagle zaczęły być w dupę bite i to bardzo, bardzo dobrze, na kasę, prawda? Bardzo podobnie zrobiło się z innymi rzeczami. Jak sobie pooglądacie na przykład niezależne amerykańskie kanały na YouTubie, to zobaczycie na przykład gigantyczne parkingi samochodów. To są samochody z tak zwanego repositioning, czyli ktoś nie spłaca rat za samochód, więc przychodzi repo man i mu go zabiera. Tak po prostu. No i w momencie, w którym tych samochodów brakowało i były bardzo drogie, to jakoś działało. No bo wiadomo, przed tym repositioning
to koleś troszeczkę tego kredytu spłacił. A teraz już tak w Stanach nie jest. I tutaj taka ciekawostka a propos też niszczenia Europy. Te braki chipów, przez które trzeba czekać w Europie na przykład 1,5 roku na nowy samochód, no to one są tak bardziej w Europie. W Azji nie musisz czekać. Na samochód w Japonii normalnie, tak jak kiedyś było, możesz pójść do salonu, wybrać sobie z jakichś stojących na placu, a jak chcesz poczekać, to czekasz mniej więcej tak samo jak kiedyś. Te problemy z chipami to są bardziej europejskie, trochę amerykańskie, ale trochę. W Azji tego generalnie nie ma, chociaż oczywiście są miejsca, w których jest. I znowu, banki są rypane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mają kasy, nie? Także w Stanach Zjednoczonych może być za chwilę problem z upadającymi bankami. W Europie też za chwilę może być problem z upadającymi bankami. W Polsce na przykład będziemy mieli gigantyczny problem z upadającymi bankami ze względu na, po pierwsze, kredyty hipoteczne, po drugie, ze względu na udzielenie zbyt dużej ilości kredytów na zbyt wielkie kwoty złotówkowych przy bardzo niskich stopach procentowych i na kredyty frankowe. O co chodzi? Chodzi o to, że banki poudzielały masie ludzi przeróżnych kredytów, nie? Teraz powiemy sobie o Polsce, a potem sobie powiemy, jak to jest w reszcie Europy. W reszcie Europy jest tylko część tych problemów. Poudzielały banki tych kredytów, na przykład we franku. No i nagle się okazuje, że pojawiły się wyroki sądu, które unieważniają te kredyty, przez co banki tracą masę forsy. Zank. Potem pojawiły się kredyty złotówkowe, dawane pod kurek, gdy raty kredytów były bardzo niskie, bo stopy procentowe były bardzo niskie. Na przykład stopy procentowe były rzędu 0,1, więc jak do tego doszła jeszcze marża, to oprocentowanie kredytu wychodziło na przykład 2-3%. Teraz wychodzi 10. W związku z tym te raty kredytów wzrosły gigantycznie. W rezultacie ludzie mają problemy ze spłacaniem tych kredytów. W związku z tym banki mają problem z odzyskaniem swojej kasy. I tutaj się zaczyna robić bardzo nieciekawie, bo rządy powprowadzały wakacje kredytowe, które są na koszt banków, czyli po prostu stwierdzenie, no to nie musicie przez jakiś czas płacić w ogóle rat kredytu tym bankom, więc one nie mają kasy. Dodatkowo nawet jak pozabierają ludziom te mieszkania, to nie bardzo mają komu sprzedać, no bo ludzie nie mają zdolności kredytowej, bo stopy procentowe poszły bardzo w górę, więc nie bardzo chce ktokolwiek od nich kupić tych mieszkań poza funduszami inwestycyjnymi, które to bardzo mocno wliczają sobie w cenę zakupu to, że będą musiały przeprowadzić eksmisję lokatorów, więc chcą kupić bardzo tanio. Tam mieszkania warte bańkę chodzą na przykład po 200, 300, 400, 500 tysięcy, to jest połowa wartości. Do tego jeszcze te mieszkania tanieją, więc robi się mniej więcej podobny problem jak w Stanach Zjednoczonych. A do tego jeszcze przynajmniej w Polsce nagle się pojawiły takie, albo dobra, to już sobie jeszcze zostawmy, bo o tym będzie oddzielny blok. Na zachodzie Europy ten problem jest trochę mniejszy, ale tam również jest problem ze spłatą kredytów, bo nagle raty kredytów bardzo mocno ludziom wzrosły. I w związku z tym rzeczywiście mogą zacząć upadać banki. I bardzo możliwe, że zaczną upadać na początku w Polsce i na Węgrzech. W Polsce bym się autentycznie spodziewał upadku banków. Teraz podobno jakiś niemiecki bank niedługo będzie upadał. W Polsce de facto upadł Getin. Ta przymusowa restrukturyzacja to była głównie dlatego, że gdyby nie zrobili tej przymusowej restrukturyzacji, to w tym funduszu gwarancyjnym nie było wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wypłacić ludziom ich kasę. No, generalnie powiedziałbym, no bardzo nieciekawie, nie? No i jak taki system popada, ludzie zostaną bez swoich pieniędzy, usłyszą, że skąd to się wzięło? No, że to się wzięło wszystko
z głupoty ludzi, z głupoty rządów. No bo to rządy robiły niekontrolowany dodruk pieniądza. To rządy wywołały inflację tym niekontrolowanym dodrukiem pieniądza. I to przez rządy był ten problem. No i że już nie można pozwolić na to, żeby tak dłużej było, że to rządy będą sprawowały pieczę nad pieniądzem, no bo już raz zniszczyły wszystko, przez to ludzie stracili swoje oszczędności, no i że już tak więcej nie może być. No i teraz trzeba zrobić tak, żeby jakaś międzynarodowa, wiarygodna instytucja kreowała pieniądz. Witamy w CBDC. Kolejne pytanie. Jak można zatrzymać nowy porządek świata według teorii? Było to odpowiedziane w zeszłym tygodniu, więc pozwolę sobie tym razem pominąć, no bo było w zeszłym tygodniu. Co możesz powiedzieć o portalu, który otworzył się nad Genewą? Bardzo bym prosił o wysłanie wiadomości na mail biznesowy, bo szczerze mówiąc chyba nie kojarzę tej teorii. Czy rozwiniesz temat CIA, Charlesa Mansona i programu MK Ultra? Ale on jest rozwinięty. W opisie macie link do playlisty z teoriami. Ona jest przez jakiś czas była nieuzupełniana, ale niedługo ją uzupełnię. Nie była uzupełniana, bo przez jakiś czas było tak, że jak cokolwiek wrzuciłem do tej teorii, to nagle YouTube strasznie mocno przycinał zasięgi. To jest jedyny powód, dla którego tam nie wrzucałem. Ale teraz będę uzupełniał, tylko że będę uzupełniał po jakimś czasie od odpalenia, jeśli pozwolicie, ale ten o MK Ultra tam jest. Jest tam materiał o MK Ultra i o Charlesie Mansonie też jest, także zapraszam. WSI teorie, to nie jest pytanie, nie wiem, co miałbym tutaj powiedzieć. No rzeczywiście są teorie o WSI i one nawet zostały omówione, więc po prostu jak ogólnie chcesz posłuchać teorii o WSI, to zapraszam do przejrzenia playlisty. Nie wszystkie są... A, i playlistę komentator przy okazji przejrzyj. Niektóre teorie o WSI to jest 100% prawda. Ponad wszelką wątpliwość, więc się pojawiły w komentatorze. Czy są jakieś teorie dotyczące, że przynajmniej raz w życiu spotykamy osobę, która zewnętrznie jest naszym odbiciem lustrzanym? Tak, taka osoba nazywa się Doppelgänger i był o Doppelgängerach oddzielny materiał w ramach teorii, tak mniej więcej jakoś na początku zarazy, to tak 2020, kwiecień, maj, jest na pewno w playliście wrzucone. Czy możesz omówić teorię o lustrzanym księżycu? Jeszcze nie było jej u ciebie. Mogę, tylko tak patrzę, że do końca zostało nam 12 minut, a to jest dość wbrew pozorom ciekawa teoria, bo jest bardzo wiele różnych teorii, które mają wspólny mianownik rzekomo pusty księżyc i one, no bardzo dużo, ja nie zdążę ich wszystkich omówić tutaj w ramach 12 minut, więc powiem tylko tak bardzo, bardzo pokrótce, że rzeczywiście istnieje wśród wielu różnych teorii związanych z księżycem, bo jeszcze raz podkreślę, tych teorii związanych z księżycem jest cała masa i wśród tych teorii jest jedna teoria, która mówi, że księżyc jest pusty w środku. I ta teoria ma całą masę różnych subteorii. Taka najpopularniejsza, mówi, że księżyc to w ogóle nie jest ciało niebieskie w klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko że księżyc to jest megastruktura kosmitów. I tutaj się zaczynają teorie przenajróżniejsze. Począwszy od tego, że Księżyc to jest statek kolonizacyjny, którym to kosmici dawno, dawno temu przylecieli na Ziemię i my rzekomo jesteśmy potomkami tych kosmitów. I żeby było śmieszniej, ta teoria legła nawet u podstaw wielu filmów. Ostatni z tych filmów, nawet jakiś czas temu, był bodajże na Netflixie czy gdzieś, z tym takim miłym, grubszym aktorem, który grał w Grze o Tron, tego miłego, sympatycznego, Boże, nie pamiętam jak się nazywał. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. W każdym razie, że to jest właśnie taka mega struktura, że tam kosmici kiedyś tam przylecieli nią na Ziemię. Jest teoria, że to jest mega struktura kosmitów, którzy z tego księżyca nas obserwują i jest jeszcze teoria,
która mówi, że księżyc to jest naprawdę taka machina do łapania naszej energii duchowej po tym, jak odejdziemy z tego świata i nie pozwalania nam odlecieć dalej w kosmos, tylko że zmusza nas do kolejnego odrodzenia się na Ziemi, bo według tej teorii tutaj, i to ona jest omówiona na kanale wideoprezentacje, według tej teorii na Ziemi jesteśmy uwięzieni. To jest teoria tak zwanego luszu, która mówi, że my jesteśmy niejako tą pożywką dla kosmitów. Nasza energia duchowa jest czymś, czym oni się żywią i dlatego nas sprowadzili tutaj na Ziemię, po to, żebyśmy doznawali silnych emocji, bo jak tych silnych emocji doznajemy, to wytwarzamy właśnie ten lusz, który one zbierają. I ponieważ one, te istoty właśnie tak bardzo mocno bazują na tych silnych emocjach, no to u nas zawsze coś się dzieje. A to euforia, a to jakaś porażka, a to nas straszą, a to nas cieszą, a prawie nigdy nie możemy tak po prostu zwyczajnie po ludzku sobie spokojnie żyć. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie zaczyna się od dzień dobry, panie Krzysztofie. Ja mogę tylko powiedzieć dzień dobry i przeprosić, że nawet nie mogę przeczytać reszty tego pytania, bo to pytanie zawiera tezę, a teza ta łamie regulamin YouTube'a i za samo przeczytanie tego pytania mógłbym mieć skasowany kanał. Bardzo przepraszam, jest mi bardzo przykro. Chętnie bym się do tego pytania odniósł. Co mówią teorie w sprawie zmiany narracji na temat Ukrainy oraz eskalacji w sprawie Iranu? No, teorie mówią, że zmiana narracji w sprawie Ukrainy bierze się stąd, że jakby to powiedzieć, no, Stany Zjednoczone będą przerzucały teraz swój ciężar zainteresowania z Ukrainy na Bliski Wschód i rejon Chin i że w związku z tym Amerykanie poprosili pana Zełenskiego, żeby on jednak się dogadał z Rosjanami, a pan Zełenski stwierdził, że kurczę, nie po to tyle było krwi ukraińskiej przelewanej, żeby teraz się dogadywać z Rosjanami, gdy mają szansę raz na zawsze ten konflikt wygrać. No i jakby to powiedzieć, no pan Zełenski, no i w związku z tym Amerykanie mieli się troszeczkę zdenerwować na pana Zełenskiego, ja mówię to tak bardzo łagodnie, bardzo kolokwialnie, no i w związku z tym pan Zełenski miał zrobić to, co zrobił, czyli na przykład wykorzystać incydent rakietowy do próby wciągnięcia Polski w ten konflikt. Bardzo nieładnie. Jeśli to prawda, to fe. No, ale no, próbował wciągnąć nas w ten konflikt, no ewidentnie. To mi się osobiście bardzo nie podoba. Dużo bardziej mi się to nie podoba niż coś, co i tak uważam, że jest po prostu karygodne, czyli wciągnięcie banderowca do rządu. To tak a propos kolejnych teorii, które stały się faktem, nie? No, banderowcy w ukraińskim rządzie. No kurde, znowu szury miały rację, nie? No, tam pan Melnik czy Mielnik, już nie pamiętam, jak ten pan się nazywa, no ale vlog na ten temat był, prawda? To, że to się generalnie ze sobą łączy, że ta zmiana narracji to jest ze względu na to, że Amerykanie już by bardzo chcieli, żeby ten konflikt się zakończył. Czy są teorie o tym, co może się znajdować poza naszym wszechświatem? Są. Przy czym, żeby było ciekawiej, to ciekawsze od spiskowych teorii na ten temat są teorie naukowe. Podkreślam, że to są teorie naukowe. No, siłą rzeczy nie zrobiono na ten temat badań, tylko to są takie teorie naukowców. Jedna z moich ulubionych mówi, że poza naszym wszechświatem znajduje się jakaś przestrzeń, w której pływają inne wszechświaty. Mówiąc krótko, że nasz wszechświat nie jest jedyny i że tych wszechświatów jest bardzo, 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 bardzo dużo. Ciekawa jest też teoria Bran, która z grubsza mówi, że nasze Boże, przepraszam, nie chcę tego przekręcić, bo to jest teoria naukowa, ale wpiszcie sobie teoria Bran i wam wyskoczy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa teoria.
Czy według teorii da się zabić antychrysta? Jakie to niosłoby konsekwencje? Tak, są takie teorie, które mówią, że antychryst już się kilka razy pojawił na Ziemi, ale został zgładzony przed osiągnięciem odpowiedniego wieku i w związku z tym nie zrobił tego, co miał zrobić. Na kanwie tego filmu, na kanwie tej teorii było nawet bardzo dużo filmów, w tym jeden taki bardzo fajny z Arnoldem Schwarzeneggerem, który się pojawił w okolicy roku 2000. No bo generalnie w okolicy roku 2000 było bardzo dużo różnych teorii w ogóle, że to doprowadzi do końca świata. Tam wtedy mieliśmy mieć jakąś apokalipsę w związku z tym, że rzekomo komputery miały zwariować, miały się elektrownie wyłączyć. I na tym wyłączenie tych elektrowni miało spowodować, że będzie jakiś tam blackout i wiele innych tego typu rzeczy, a w dodatku jeszcze polecą rakiety ze strategicznych sił atomowych, no cała masa przeróżnych rzeczy. No, oczywiście nic się takiego nie stało, a wcześniej ci, którzy mieli zarobić na tym masę kasy, to zarobili masę kasy. To tak a propos tego, że pewne działania dezinformacyjne ze strony korporacji w celu nierozsądnego działania ludzi, dzięki czemu oni zarobili sobie kupę hajsu, to wcale nie jest nic nowego. Tak już się od bardzo, bardzo wielu lat działo. Bardzo wielu. No i wtedy też była cała masa teorii, że właśnie antychryst się objawi, że przyjdzie na świat i tak dalej, i tak dalej. I było bardzo wielu, bardzo ciekawych filmów. No i, ale już wracając, no rzeczywiście są teorie, że ten antychryst już wiele razy się pojawił na świecie, ale różne organizacje unicestwić, zanim on osiągnął odpowiedni wiek, żeby móc wypełnić proroctwo. Bo według jednej z ciekawszych teorii, antychryst ma nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest antychrystem. I on ma uzyskać świadomość tego, że jest antychrystem w okolicy 33 roku życia. No tyle. Taka teoria. No i wcześniej, jak go się uda wcześniej zgładzić, to on nie zrobi tego, co miał zrobić i nie będzie apokalipsy. Taka teoria. Ja jej nie lubię. Moim zdaniem jest bardzo niebezpieczna. I jej nie popieram i jednocześnie chciałbym ją bardzo skrytykować, no bo ta teoria jest pożywką dla całej masy różnych szaleńców, którzy mogliby chcieć zrobić krzywdę jakiemuś drugiemu człowiekowi, to by uwierzyli, że ta teoria jest prawdą, więc ja podkreślę, że to jest tylko i wyłącznie teoria oraz podkreślić to, co przed chwilą powiedziałem. Czy znana ci jest teoria o tym, że miał się pojawić człowiek, który bezbłędnie rozszyfruje daty ukryte w centuriach Nostradamusa? Nie, nie znam tej teorii. Jeśli bardzo bym prosił o wysłanie linka do niej na nasz mail biznesowy. Będę ci bardzo wdzięczny. Czy według teorii spiskowych człowiek może posiadać dwie lub więcej dusz? Tak. Tak jak według wielu teorii opętanie polega na wejściu w ciało człowieka, nazwijmy to bytu energetycznego i przejęcie kontroli nad ciałem przez ten byt energetyczny poprzez jakby odcięcie duszy od sterowania ciałem, tak według tych samych teorii może w jednym ciele znajdować się więcej niż jedna dusza. I wtedy mają zachodzić rzeczy, które, jakby to powiedzieć, no psychiatria zna jako rozdwojenie czy zwielokrotnienie jaźni. Że po prostu jest, w psychiatrii to się mówi, że jest wiele osobowości, z których tylko jedna w danym momencie sprawuje kontrolę nad ciałem, a w ramach teorii, że to po prostu są różne dusze, które czasowo w różnym okresie sprawują kontrolę nad ciałem.
Czy odchudziłeś się dzięki cudownemu talizmanowi od Krzysztofa Jackowskiego? Drodzy Państwo, chętnie odpowiem na to pytanie. Bardzo dziękuję, że to pytanie poszło, bo jest to pytanie, które nawiązuje do pewnego, ja tutaj nie użyję tego dosadnego określenia, powiem zbyt delikatnie, wyjątkowego świństwa, jakie zrobiono Krzysztofowi Jackowskiemu. Nie istnieją talizmany Krzysztofa Jackowskiego, nie istnieją talizmany od Krzysztofa Jackowskiego. Nie istnieją, drodzy Państwo. Ktoś Krzysztofowi Jackowskiemu ukradł tożsamość. Bez jego zgody i wiedzy zaczął produkować rzekome talizmany i sprzedawać je ludziom, oszukując ludzi, że one pochodzą od Krzysztofa Jackowskiego. Krzysztof Jackowski o tym mówił na swoich vlogach, nagłaśniałem to również na swoich vlogach. Nie istnieją talizmany od Krzysztofa Jackowskiego. To jest oszustwo jakiegoś bardzo nie w porządku człowieka, który oszukuje ludzi, no bo w sposób oczywisty te talizmany nie działają, jak i oszukuje Krzysztofa Jackowskiego, no bo oszukuje tych ludzi niejako na konto Krzysztofa, wiecie. Ci ludzie potem kupują te talizmany, wierzą, że dzięki temu coś im się tam uda, nie udaje im się i pretensje mają nie do tego gnoja, co wziął za to pieniądze, tylko pretensje mają do Krzysztofa. No to jest wyjątkowa podłość i wyjątkowe świństwo, że się tak wyrażę, więc dziękuję za to pytanie, że dzięki temu mogłem jeszcze raz przypomnieć, że to jest po prostu skam, oszustwo. No. Tak samo skamem są te wszystkie wiadomości, że takiego konta, które przypomina moje konto, że i oferuję różnym ludziom różne metody inwestowania. Ja, drodzy Państwo, nikomu nie oferuję żadnych metod inwestowania, wręcz na Q&A ekonomicznym wyraźnie podkreślam, że nie jestem żadnym doradcą i nikomu nie chcę nawet nic doradzać, więc tym bardziej nikomu nic nie oferuję. Ja już na pewno nie będę tego robił w komentarzach, żach wysyłając ludziom jakieś linki. To jest po prostu oszustwo. Ktoś się pode mnie podszywa. YouTube był wielokrotnie o tym informowany. No niestety, jak widać, cały czas nie załatwił problemu. No ale... Na szczęście z moich doświadczeń wynika, że wielu z Was się na to nie daje łapać i mnie informuje, że coś takiego się pojawiło i ja wtedy to zgłaszam. Natomiast jeszcze na szczęście nie dostałem ani jednej wiadomości od kogoś, kto by się dał na to złapać. No. Mam nadzieję, że nigdy nic takiego nie będzie. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.